Kradł alkohol i produkty tekstylne oraz spożywcze z pobliskich marketów i w ościennych gminach powiatu. Łączne straty wyliczono na blisko 1500 zł. 19-letni Wałbrzyszanin jest już w rękach policji. 19-latka zatrzymali policjanci z komisariatu policji drugiego w Wałbrzychu wraz z funkcjonariuszami z Boguszowa Gorc. Mężczyzna odpowie przed sądem za popełnienie szeregu kradzieży, który dokonał w lutym i marcu tego roku w supermarketach na terenie Wałbrzycha, Boguszowa Gorc oraz Szczawna Zdroju. Mężczyzna kradł głównie alkohol, produkty tekstylne i spożywcze. Grozi mu do 5 lat więzienia.